Buonasera a tutti. Sono molto lieto di dare un cordiale benvenuto nella sede della Pontificia Università Gregoriana. A nome della Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa e a mio personale. Subito chiedo scusa di neanche osare pronunciare i nomi e cognomi polacchi. Eccellenze, signori ambasciatori, Reverendissimo Monsignor Presidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II, Signor Vicepresidente dell'Istituto per la Memoria Nazionale, sono i rappresentanti delle istituzioni che insieme alla nostra facoltà hanno organizzato la sessione scientifica di questa sera. Illustri relatori e moderatori, amici cari tutti, sia presenti in aula, sia quelli che sono collegati con noi tramite il canale YouTube. L'oggettivo della sessione di studio titolata Giovanni Paolo II e i servizi segreti comunisti è mostrare quanto i documenti d'archivio e la loro corretta lettura servono a comprendere e a spiegare le azioni dei servizi segreti comunisti contro Giovanni Paolo II. La prima parte della sessione sarà dedicata agli anni in cui Karol Wojtyla era arcivescovo di Cracovia. La seconda parte della sessione prevede la presentazione del libro H non era solo. La pubblicazione presenta i risultati dell'indagine giudiziaria sull'attentato a Giovanni Paolo II del 13 maggio 1981, condotta dall'Istituto per la Memoria Nazionale Polacca tra il 2006 e il 2014, grazie alla quale è stato possibile ottenere nuovi documenti prima sconosciuti dagli archivi dei servizi segreti comunisti. Sono molte le pubblicazioni, i libri e gli articoli sull'attentato a Giovanni Paolo II che sono stati scritti negli oltre 40 anni trascorsi da quell'evento. Probabilmente molti documenti d'archivio che potrebbero fare luce o addirittura rispondere a domande tuttora esistenti non sono stati sufficientemente approfonditi o sono ancora sconosciuti o inaccessibili. Alcuni di essi relativi all'attività dei servizi segreti comunisti sono già alla portata dei ricercatori e sono disponibili nei paesi del ex blocco orientale, preso istituzioni come l'Istituto della Memoria Nazionale Polacca. Mi auguro che durante questa sessione emerga quanto sia necessario studiare e approfondire tali documenti per comprendere le azioni dei servizi segreti contro la Chiesa al di là della cortina di ferro e per spiegare fino in fondo il tentato assassinio di Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981. Vi ringrazio tutti per la presenza e attenzione e vi auguro proficua serata. Grazie.
Grazie mille, padre decano, per le parole di benvenuto. Adesso seguiranno gli interventi di Monsignor Paweł Ptasznik e del dottore Mateusz Pytma in rappresentanza di due istituzioni che insieme con la facoltà di storia e di beni culturali della Chiesa che organizzano la sessione odierna, ossia la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II e l'Istituto della Memoria Nazionale. Li presento brevemente entrambi. Monsignor Paweł Ptasznik, nato nel 1972, sacerdote e prelato della Arcidiocesi di Cracovia, ha svolto i suoi studi specialistici presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove si è laureato dottore in teologia dogmatica. Dal 1996 al 2022 ha lavorato presso la Segreteria di Stato della Santa Sede nella sezione polacca. Durante il pontificato di Giovanni Paolo II è stato suo stretto collaboratore durante 10 anni. Ha continuato a lavorare con i papi Benedetto XVI e Francesco all'interno della sezione europea centrale orientale della Segreteria di Stato, che ha diretto per molti anni. Dal 2007 è rettore della Chiesa e dell'Ospizio di Santo Stanislao a Roma, la più antica istituzione polacca fuori dal paese, e pastore dei polacchi nella Città Eterna. Testimone speciale della vita e dell'opera di Papa Wojtyła, Monsignor Ptasznik è anche autore e curatore di numerose pubblicazioni, noto consulente di progetti dedicati a San Giovanni Paolo II. Dal 28 aprile del 2022 è presidente del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II. Dottore Mateusz Pytma, nato nel 1975, si è laureato presso l'Università Jagiellonica, Facoltà di Storia con specializzazione in storia nel 1999. È specializzazione in scienze politiche nel 2001. Presso la stessa università ha discusso la sua tesi di dottorato sulla storia polacca contemporanea. Ha trascorso quasi tutta la sua vita professionale presso l'Istituto della Memoria Nazionale, dove lavora dal 2000 e dove dal 2016 è vicepresidente. È inoltre autore di numerose pubblicazioni scientifiche sulle attività del Partito Popolare Polacco e sulle attività dei servizi segreti comunisti, soprattutto nella Polonia meridionale. Fra i suoi interessi scientifici, uno dei suoi temi principali, oggetto anche di alcune sue pubblicazioni, è la questione del salvataggio degli ebrei da parte dei polacchi durante l'occupazione tedesca della Seconda Guerra Mondiale. La storia della famiglia Ulma, i cui membri furono tutti uccisi dai tedeschi insieme agli ebrei che nascondevano a Markova nel 1944, occupa un posto speciale in questa ricerca e nella sua opera di divulgazione. La beatificazione dell'intera famiglia Ulma, composta da 9 membri, ha avuto luogo il 10 settembre di quest'anno. Oltre ad essere l'autore del libro Il rischio della sopravvivenza, il salvataggio degli ebrei da parte dei polacchi e le tragiche conseguenze per la famiglia Ulma di Markova, signor Spitma è anche ideatore e creatore della mostra sulla famiglia Ulma e del Museo dei Polacchi che salvarono gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale a Markova. Adesso passo la parola al Monsignor Ptasznik, prego.
Buonasera a tutti. Serdecznie witam pośród nas panów ambasadorów, ambasadora Adama Kwiatkowskiego, ambasadora Rzeczpospolitej przy Stolicy Apostolskiej i ambasadora Artura Polloka, ambasadora Rzeczpospolitej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Serdecznie witam wszystkich Państwa obecnych tutaj i dziękuję za Waszą obecność na tej konferencji. Bardzo dziękuję ojcu profesorowi Delio de Mendonca za słowa przywitania. Dzisiejsze nasze spotkanie przypada w dniach, kiedy wspominamy wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. A za kilka dni będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. Nie można oddzielić jego życia i dzieła od historii XX wieku i decydujących przemian społeczno-politycznych, których był nie tylko świadkiem, ale na które miał wpływ, zwłaszcza jako następca Piotra. Przez większą część swojego życia widział, jak totalitarne systemy, zwłaszcza nazizm i komunizm, zniewalają jednostki i narody, używając ideologii oraz aparat przemocy i terroru. Książka Pamięć i tożsamość, rozmowy na przełomie tysiącleci, opublikowana w roku śmierci świętego Jana Pawła II, jest wyrazem pogłębionej refleksji na temat misterium dobra i zła, plecionego w dzieje ludzi. Jest także przestrogą, by nie ulec nowym formom totalitaryzmu, może bardziej zakamuflowanym, które rozpowszechniają się wraz z negatywnymi wzorcami kulturowymi, pozbawiając ludzi i narody ich własnej tożsamości. Papież pisał, że to pamięć jest tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich, zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej. Podkreślał, że ostatecznie to nie tylko ludzie piszą historię, ale także Bóg. Ojciec Święty na zakończenie rozważań zawartych w książce Pamięć i tożsamość zamieścił zapis rozmowy na temat zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku, którą to rozmowę przeprowadził z nim jego osobisty sekretarz, ksiądz Stanisław Dziwisz. Dotyczyła ona przebiegu tego wydarzenia oraz leczenia, ale także osoby zamachowca. I padają tam słowa, że zamach w ludzkich wymiarach pozostał tajemnicą, że nie wyjaśnił go proces sądowy. Książka Acta non erat solo, wokół której dziś spotykamy się, na pewno jest ważnym krokiem w ostatecznym wyjaśnieniu tej sprawy. Przeżycie zamachu było dla Jana Pawła II potwierdzeniem jego przekonania, że troska Boga okazała się mocniejsza od śmiercionośnej kuli, że jego powołanie i posłannictwo było włączone w plany Boga, który ze zła potrafi wyprowadzić dobro. Mamy jednak obowiązek dociekać prawdy o zamachu i coraz lepiej rozumieć działanie zła totalitaryzmu, który przyobleka się w kształt systemu, by dokonywać zguby człowieka i całych narodów. Ten historyczny i ideowy kontekst, w ten kontekst wpisuje się dzisiejsza sesja, ale także współpraca pomiędzy Fundacją Jana Pawła II, założoną przez Ojca Świętego kilka miesięcy po zamachu na jego życie, a Instytutem Pamięci Narodowej, reprezentowanym dziś przez jego pracowników na czele z wiceprezesem Mateuszem Szpytną, których serdecznie witam. Ufam, że ta współpraca, jak i dobre relacje z Papieskim Uniwersytetem Gregoriańskim przyniosą kolejne owoce w przyszłości w postaci nowych inicjatyw. Dziękuję Państwu bardzo. Adesso passo la parola al vicepresidente Mateusz Szpytna.
Ekscelencje, szanowni panowie ambasadorowie, szanowny księże dziekanie, gospodarzu tego miejsca, księże prałacie, wszyscy dostojni goście, wielebni księża, wielebne siostry, przedstawiciele mediów, moi współpracownicy z Instytutu Pamięci Narodowej, wszyscy szanowni państwo. Chciałbym bardzo w imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego, podziękować tutaj szczególnie tutaj gospodarzom za zaproszenie w to niezwykle prestiżowe miejsce, że możemy mówić o tak trudnym, ale potrzebnym temacie. Pamiętajmy, że to zło, które wówczas tak bardzo mocno się ujawniło, ono nie przestało istnieć, więc pamiętajmy, że poznawanie tej przyszłości też służy nam temu, żeby się łatwiej przygotować, żeby się przeciwdziałać temu, co w przyszłości może nastąpić. I chciałem też przekazując pozdrowienia od pana prezesa, powiedzieć, że właśnie pan prezes stwierdził, że to jest tak ważne wydarzenie, że skieruje do państwa osobiste słowa, które teraz będę miał możliwość odczytać. Szanowni państwo, okoliczności nieudanego zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 roku to jedna z najmroczniejszych tajemnic XX wieku. Czyjaś ręka strzelała, ale inna ręka prowadziła kulę, komentował później sam papież. Tę wypowiedź można oczywiście odczytywać w ten sposób, że to boska interwencja ocaliła Jana Pawła II po tym, jak na placu świętego Piotra w Watykanie dosięgły go kule wystrzelone przez Mehmeta Alego Akcze. Słowa o prowadzeniu kuli można też jednak rozumieć jako wyraźną sugestię, że prócz bezpośredniego sprawcy zamachu byli jeszcze wysoko postawieni zleceniodawcy. Takie właśnie założenie przyjęła prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, która w latach 2006-2014 prowadziła szeroko zakrojone śledztwo w sprawie zamachu na życie Jana Pawła II. Efektem tytanicznej pracy prokuratora Michała Skwary jest 221 tomów akt zawierających dokumenty spisane w różnych językach. Mowa tu także o licznych materiałach nieznanych włoskim prokuratorom, sędziom i parlamentarzystom, którzy w przeszłości niejednokrotnie pochylali się nad tą sprawą. W większości są to dokumenty wytworzone przez komunistyczne organy bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Ludowej Republiki Bułgarii i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Prokurator Skwara doszedł do jednoznacznego wniosku, że zamach na placu świętego Piotra nie był dziełem pojedynczych osób, lecz efektem funkcjonowania związku przestępczego o charakterze zbrojnym, w którym kluczową rolę odgrywali funkcjonariusze bułgarskich komunistycznych służb specjalnych. Istniał też notabene drugi związek przestępczy, powołany do zacierania śladów po zamachu. W jednym i drugim przypadku inspirująca była rola Związku Sowieckiego. Wyniki pracy prokuratury i Instytutu Pamięci Narodowej stały się szerzej dostępne dzięki książce pana prokuratora już wspomnianego i doktora Andrzeja Grajewskiego Akcza nie był sam. Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II. Wydana w 2015 roku przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Gość Media publikacja została w Polsce bardzo dobrze przyjęta, o czym świadczy choćby nominacja w prestiżowym konkursie Książka Historyczna Roku. W 2020 roku ukazało się wydanie włoskie zatytułowana Akcza non era solo. Trudny czas pandemiczny sprawił, że promocja tej jakże ważnej publikacji odbywa się w Rzymie dopiero teraz, dzisiaj.
Przypada ona na okres, gdy w Polsce i na świecie nasilają się wysiłki, aby zabić dobrą pamięć o świętym Janie Pawle II. Nasilają się do tego stopnia, że niektórzy mówią wręcz o kolejnym zamachu na papieża. Środowiska niechętne Kościołowi szczególnie mocno podchwyciły w ostatnich miesiącach tezę, jakoby przyszły papież, jeszcze jako krakowski biskup, a później kardynał, ignorował problem seksualnego wykorzystania nieletnich przez niektórych duchownych lub nawet chronił sprawców tych przestępstw. Miałoby o tym świadczyć dokumenty przechowywane dziś w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, instytucji, którą mam zaszczyt kierować. Rzecz w tym, że dokładna analiza tychże materiałów prowadzi do wprost odwrotnego wniosku. Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II, bardzo poważnie traktował problem pedofilii. Tutaj cytat. Kardynał Wojtyła był wstrząśnięty i w obecności świadków płakał. To przykład rzeczywistej reakcji krakowskiego metropolity na przypadek seksualnego wykorzystania dzieci. Do sprawcy tych czynów pisał jasno. Każde przestępstwo winno być ukarane. Dziennikarzom, którzy nie wahali się wysunąć najpoważniejszych oskarżeń pod adresem Jana Pawła II, najwyraźniej zabrakło warsztatu historycznego, a może i woli, by rzetelnie zbliżyć się do prawdy. Ta sprawa raz jeszcze dobitnie pokazuje, jak ważne są rzetelne, systematyczne badania naukowe nad dziejami Kościoła katolickiego w powojennej Polsce i nad pontyfikatem Jana Pawła II. W Instytucie Pamięci Narodowej zatrudniamy wielu specjalistów, którzy od lat prowadzą takie badania. Wyłania się z nich obraz Jana Pawła II jako świętego człowieka, gorącego polskiego patrioty i zarazem wybitnego męża stanu. Możemy dziś śmiało powiedzieć, że papież znacząco przyczynił się do uruchomienia procesów geopolitycznych, które doprowadziły do upadku systemu komunistycznego w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Nie przypadkiem Jan Paweł II, tak wielbiony przez Polaków, Włochów i miliony ludzi na świecie, był znienawidzony przez komunistycznych aparatczyków. I gdy w maju 1981 roku tłumy wiernych z autentyczną troską modliły się o szybki powrót papieża do pełni sił, życzenia zdrowia słane do Watykanu przez Leonida Breżniewa i Wojciecha Jaruzelskiego musiały brzmieć wyjątkowo obłudnie. W rzeczywistości bowiem komuniści widzieli w Janie Pawle II śmiertelne zagrożenie dla swych rządów. Dwa lata później Czesław Kiszczak, osławiony minister spraw wewnętrznych w rządzie Jaruzelskiego, w rozmowie z rezydentem KGB Witalijem Pawłowem miał tak powiedzieć o papieżu. Możemy obecnie jedynie marzyć, żeby Bóg powołał go jak najszybciej na swoje łono. To straszliwe marzenie na szczęście się nie spełniło. Życzę Państwu owocnej dyskusji, gorąco polecając Państwu uwadze książkę Actio non erat solo. Dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo. La prima parte della sessione è intitolata Gli archivi dei servizi segreti e le accuse recenti contro Karol Wojtyła. La sessione sarà moderata da signora Angela Ambrogetti. Qualche parola per presentarla. Laureata in filosofia, giornalista, scrittrice, dal 1988 si occupa di informazione vaticana per diverse istituzioni. Radio Vaticana, Telepace, il sito corasm.org, collabora inoltre con diverse riviste italiane e internazionali. Da febbraio 2015 è caporedattore di acistampa.com, l'agenzia in lingua italiana del gruppo
EWTN. Gli anni di lavoro nel giornalismo vaticano hanno reso signora Angela Ambrogetti un'esperta nel riportare le notizie dal portone di bronzo, come è confermato anche dai suoi libri. Ha pubblicato con la libreria editrice Vaticana il libro Compagni di viaggio, interviste al volo con Giovanni Paolo II nel 2011 e l'altro sul aereo di Papa Benedetto, conversazioni con i giornalisti nel 2013, tradotti in diverse lingue, anche in polacco. Gli altri libri pubblicati dalla Tau editrice ancora una volta esprimono il suo interesse per l'attività dei papi e della Chiesa e sono il libro Il mistero dei dodici, i vescovi del mondo a tavola con Giovanni Paolo II del 2014, che parla di collegialità episcopale che si basano sugli inediti di Papa Wojtyła reperiti nell'archivio della Radio Vaticana. Vi sono poi il libro Giovanni Paolo raccontato da chi lo ha raccontato del 2014, una raccolta dei articoli sull'impatto mediatico avuto da Papa Wojtyła, libro preparato insieme con Raffaele Iaria e anche un altro libro Giovanni Paolo II, cronaca di un pontificato del 2021 con gli articoli scritti da signora Angela Ambrogetti in occasione del centenario della nascita di Karol Wojtyła. E anche il libro su Papa Ratzinger, Cronache dal Monte, due anni con Benedetto, del 2017. Adesso, signora Ambrogetti, invito la professoressa Marek, prendono la parola per la prima parte della sessione. Grazie, ecco. Professoressa, prego. Allora, la presentazione è stata fin troppo, la ringrazio molto, è stata fin troppo illuminante. Allora, ci sono due parole, secondo me, che ci possono guidare in questo pomeriggio, sia nella prima parte con la professoressa Marek, sia in quello che poi sarà la seconda parte con l'autore del libro e l'autore della ricerca. E sono disinformazione e un verbo, screditare. Perché ci dirà adesso la professoressa, di cui facciamo una breve presentazione, benvenuta, non so parlare il polacco quindi parlo in italiano, Lucia Marek è nata nel 76, è alla libera docenza come storica nell'ufficio di ricerca storica dell'Istituto della Memoria Nazionale di Cracovia ed è autrice e coautrice di molti libri, tra i quali ricordiamo Il clero è il nostro nemico, Il caso di Don Bruno Magot, Andare dietro Marx senza Dio, laicizzazione della vita sociale in Polonia e poi un libro sui materiali del servizio di sicurezza sui pellegrinaggi a Piekary Szlachie, non so come dirlo, perdonatemi tutti. Di cosa ci parla la professoressa? Di una cosa semplice e drammatica insieme, proprio di questa disinformazione e di questo screditare, perché attraverso l'autorità di un vescovo che viene screditata si può veramente minare la fede, si può minare il lavoro sociale, si può minare la storia di un popolo. E questa è stata l'attività dei servizi segreti comunisti in Polonia contro l'arcivescovo Wojtyła, ma sappiamo non solo contro di lui, è un lavoro che è stato continuo, è stato un lavoro di secoli, è stato un lavoro che ha portato lentamente a cambiare la narrativa, anche occidentale, attraverso una serie di disinformazioni, quelle che oggi noi chiameremo le fake news. O meglio, neanche informazioni del tutto sbagliate, ma informazioni date con un angolo di lettura e un'interpretazione sbagliata. E poi anche proprio informazioni false, vere e proprie, che però potevano permettere di cambiare completamente la visione della storia. Ecco, di questo ci parla la professoressa, rovinare l'autorità di un vescovo è il titolo della sua relazione. Grazie professoressa, lei ha la parola.
Dziękuję bardzo. Ekscelencje, szanowni państwo, niezmiernie dziękuję gospodarzom za zaproszenie i za możliwość zabrania głosu w tak szacownych murach. Pani redaktor, dziękuję za przybliżenie mojej osoby, za tą zapowiedź. Zanim nawiążę do tej dyskredytacji i przedstawię tą dyskredytację osoby Karola Wojtyły przez służby specjalne, chciałabym państwu przedstawić, zarysować dlaczego. Dlaczego takie działania były podejmowane? Co sprawiło, że osoba i działalność tego hierarchy, kapłana, a później biskupa, była z punktu widzenia władzy komunistycznej tak niebezpieczna? 16 października 1978 roku w pierwszym przemówieniu po wyborze na stolicę Piotrową Jan Paweł II powiedział, że kardynałowie wybrali papieża z dalekiego kraju. Polska była dalekim krajem w sensie politycznym, w sensie zniewolenia komunistycznego, braku demokracji, wolności, swobód obywatelskich, a także antykościelnej polityki wyznaniowej władz komunistycznych. Jednocześnie była Polska bliska Rzymowi w wierze poprzez wierność i obronę wartości religijnych, także w tym właśnie komunistycznym zniewoleniu. W tamtym czasie z kolei zlaicyzowana Europa Zachodnia potrzebowała duchowego ożywienia, a uciemiężone kościoły Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej, pasterza, który rozumiałby ich położenie geopolityczne i uwarunkowania rządów komunistycznych. I nowy papież, Jan Paweł II, głęboko religijny i aktywny duszpasterz, a zarazem otwarty na dialog intelektualista, z autopsji znający zagrożenia marksizmu, posiadał odpowiednie doświadczenie i predyspozycje do zbliżenia Europy Zachodniej, tego Zachodu ze Wschodem, by Europa, jak mówił, oddychała dwoma płucami, by była jedność duchowa między tymi dwiema częściami, tak różnymi w tym aspekcie właśnie doświadczeń i dróg, którymi zmierzały. Karol Wojtyła jako kapłan, biskup, przewodnik Kościoła Krakowskiego stał na straży chrześcijańskich wartości stanowiących o tożsamości narodu polskiego i szerzej także Europy. Upominał się o podstawowe prawa jednostki, wolność osobistą, religijną, ale także tą polityczną, prawo do samostanowienia, do kształtowania stosunków społecznych zgodnie z katolicką nauką, do duchowego i instytucjonalnego rozwoju Kościoła, co władze komunistyczne bardzo utrudniały, a wręcz spychały Kościół do kruchty, i także do obecności Kościoła w życiu społecznym. Nie dążył do konfrontacji, ale też nie był spolegliwy. W łagodny sposób, a zarazem bardzo stanowczy, przedkładał rację, bronił, domagał się poszanowania wartości oraz praw Kościoła i jego wyznawców w rozmowach, które prowadził jako biskup krakowski na przykład. Podejmował pokojowy dialog w posłudze kapłańskiej, biskupiej, ale także w takiej działalności intelektualnej, oficjalnych kontaktach z władzami. Rola, wpływ i skala jego oddziaływania rosły wraz z funkcjami i zadaniami w Kościele. Równolegle z tym wzrostem pozycji autorytetu Wojtyły rosło także zainteresowanie jego osobą komunistycznego aparatu władzy i rosła ta skala działań podejmowanych przez służby specjalne. Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec osoby i posługi duszpasterskiej Karola Wojtyły wpisywały się w ogólną politykę wyznaniową, którą komunistyczne władze prowadziły wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Kościół uznany został przez władze komunistyczne za wroga, a po zdławieniu, po stłamszeniu podziemia niepodległościowego za najważniejszego wroga, za wroga numer jeden. I z kolei Karol Wojtyła, jako młody wikary, a później wykładowca akademicki i biskup, bardzo mocno angażował się w pracę z młodzieżą, małżonkami, inteligencją, z tą warstwą, która z punktu widzenia władzy była tą najistotniejszą, bo młodzież starała się władza mieć olbrzymi wpływ na wychowanie ideologiczne w duchu przez nią promowanym. Wojtyła był swoistym takim reprezentantem dialogu Kościoła ze współczesnością,
sprzeciwu wobec totalitaryzmu i także obrońcą życia ludzkiego. I aktywność w kierunku jego działania stały w kontrze właśnie do tej polityki i oczekiwań aparatu władzy. Na przełomie lat 50., 60. administracja wyznaniowa bardzo często podkreślała tą jego, w cudzysłowie oczywiście, wrogą postawę. Dla przykładu jeden taki cytat z dokumentu aparatu wyznaniowego. Cytuję. Ogólnie oceniając postawę i działalność księdza Wojtyły, stwierdzamy, że jest on negatywnie ustosunkowany zarówno do władzy, jak i ustroju PRL oraz swoją postawą reprezentuje zdecydowanie księdza rzymskiego. To podkreślenie księdza rzymskiego było zwróceniem uwagi na to, że nie jest on w żaden sposób związany ani nie sympatyzuje z ruchem księży tak zwanych patriotów, księży sprzyjających właśnie władzy komunistycznej. Duże znaczenie i rezonans w tym zakresie takiego postrzegania właśnie Wojtyły miały między innymi książka przez niego napisana Miłość i odpowiedzialność, studium etyczne miłości i małżeństwa opublikowane przez Wojtyłę w roku 1960, a później także zaangażowanie jego i środowiska krakowskiego w redakcję oraz obronę encykliki Humanae Vitae wydanej przez Pawła VI w 1968 roku. Głos zabierany w obronie życia, bo też scalanie wokół siebie środowiska krakowskiego w tym aspekcie było tutaj negatywnie odbierane przez władze i przez aparat bezpieczeństwa. Wyrazem duszpasterskiej troski Wojtyły był też znaczący wkład w ostateczny kształt Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes, jednego z najważniejszych dokumentów Soboru Watykańskiego II. Ogłoszony ten dokument został przez papieża Pawła VI na zakończenie obrad soborowych w roku 1965. To uwrażliwienie na obszary, o których wspomniałam w pracy księdza, a później biskupa Wojtyły, jak sam pisał, było związane z doświadczeniem z pierwszych lat kapłaństwa. W trakcie 2 lat studiów, od 1946 do 1948 roku tutaj w Wiecznym Mieście w Rzymie, w studiach zakończonych doktoratem, wspominał on, że zobaczył, jak silnie kapłaństwo jest związane z duszpasterstwem i apostolstwem świeckich, że istnieje między nimi głęboka więź, co więcej wzajemna koordynacja. To doświadczenie sprawiło, że jego priorytety kapłańskie znalazły wyraz w apostolstwie świeckich, szczególnie w duszpasterstwie rodzin, w czym, jak zaznaczył, sami świeccy zawsze tak wiele mi pomagali, a także w zatroskaniu o młodzież oraz w intensywnym dialogu ze światem nauki i kultury. Te obszary posługi duszpasterskiej Wojtyły były w sposób szczególny obserwowane i inwigilowane przez aparat bezpieczeństwa, i na nie chciałabym zwrócić uwagę w dalszej części wystąpienia, przedstawiając ich odbicie w działaniach aparatu bezpieczeństwa wobec Karola Wojtyły i jego posługi kapłańskiej oraz biskupiej. W 1955 roku krakowska bezpieka rozpoczęła sprawę o charakterze ewidencyjno-obserwacyjnym o kryptonimie Pedagog. Figurantem, czyli osobą inwigilowaną w tej sprawie, był właśnie Karol Wojtyła, a powodem obserwacji jego posługa duszpasterska w środowisku studenckim. Przy użyciu różnego rodzaju środków takiej pracy rzeczowej, wykorzystywanych w pracy operacyjnej, jak podsłuchy, obserwacja oraz osobowych źródeł informacji, czyli agentury, śledzono aktywność Wojtyły wśród młodzieży akademickiej. Zwracano uwagę zarówno na nowe formy pracy duszpasterskiej ze studentami, sprzeczne z lansowanym przez komunistów wychowaniem ateistycznym, jak i wypowiedzi kapłana, w których doszukiwano się treści wrogich materialistycznemu światopoglądowi. Za takie uznano na przykład kazanie wygłoszone przez księdza Wojtyłę w 1956 roku w czasie rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży i studentów w kościele świętego Floriana w Krakowie, w którym krytykował on ateizm komunistyczny i nakreślił jego skutki w postaci bezideowości. Po 1958 roku jako biskup, a później jako metropolita, a także kardynał,
Karol Wojtyła nadal angażował się w rekolekcje i spotkania akademickie, ogólnopolskie pielgrzymki duszpasterstwa akademickiego na Jasną Górę, ale przede wszystkim zabiegał właśnie o taki szerszy rozwój tego duszpasterstwa akademickiego i jego ściślejsze związanie z ogólnym duszpasterstwem archidiecezji krakowskiej. Z jego inicjatywy przy Wydziale Duszpasterskim Kurii Krakowskiej powstała komórka koordynująca działania duszpasterstwa akademickiego na terenie Krakowa. Na zebraniach dekanalnych przekazywał księżom wytyczne do pracy duszpasterskiej wśród młodzieży. W gronie biskupów i duszpasterzy akademickich dyskutowano nad formami pracy dostosowanymi do potrzeb i sytuacji studentów przyszłej inteligencji. Analizując nowe i wciąż uatrakcyjniane formy tej pracy z młodzieżą, w 1976 roku SB oceniła, czy też zanotowała, cytuję, hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego zdaje sobie doskonale sprawę z kierowniczej roli inteligencji we współczesnym społeczeństwie. Dalej tutaj analizowano, że stąd jest właśnie taka skupiona uwaga na młodzieży przyszłej inteligencji. W środowisku duszpasterstwa akademickiego studenci zaspokajali potrzeby duchowe, intelektualne, kulturalne, wspólnotowe, emocjonalne, a także takie socjalne. Doświadczali też prawdy i wolności. To tam kiełkował zalążek buntu i sprzeciwu przeciw komunistycznemu zniewoleniu. Metropolita krakowski Karol Wojtyła wspierał studentów zarówno w marcu 1968 roku w trakcie studenckiego buntu, jak i w maju 1977 roku, gdy po zabójstwie studenta polonistyki Stanisława Pyjasa na fundamencie tego właśnie wydarzenia zrodził się Studencki Komitet Solidarności. Na rok przed tamtym tragicznym wydarzeniem, w 1976 roku, Służba Bezpieczeństwa pisała, cytuję, kardynał Wojtyła wielokrotnie w swych wystąpieniach podkreślał znaczenie duszpasterstwa akademickiego dla współczesnego Kościoła w Polsce. Wyraża się to najdobitniej w jego słowach. Jaka będzie młodzież Polski, taki będzie w przyszłości Kościół. Drugi obszar tej aktywności, kolejny obszar aktywności Karola Wojtyły, który przez Służbę Bezpieczeństwa był obserwowany w ramach sprawy o kryptonimie Grupa F. Służba Bezpieczeństwa właśnie przeciwdziałała aktywności duszpasterskiej i dialogowi Wojtyły ze środowiskiem inteligencji. W 1960 roku funkcjonariusze SB wszczęli sprawę o kryptonimie Grupa F, której głównymi figurantami byli małżonkowie Janina i Jerzy Janikowie oraz biskup Wojtyła. Sprawdzano, czy spotkania w prywatnym mieszkaniu i kontakty hierarchy z uznanym fizykiem jądrowym, o takiej wręcz światowej sławie, fizykiem, a także z innymi pracownikami naukowymi, między innymi Jerzym Ciesielskim, pracownikiem Politechniki Krakowskiej, obecnie sługą Bożym, nie miały charakteru takiego nielegalnych organizacji, spiskowania wręcz przeciwko władzy. W istocie były to spotkania formacyjne oraz konferencje fizyków i teologów nad systemem filozofii chrześcijańskiej. W ramach działań operacyjnych i przy użyciu szerokiego wachlarza środków techniki operacyjnej, między innymi podsłuchów, kontrolowano wzajemne kontakty tych osób, pracę, wspólne wyjazdy turystyczne, jak na przykład pobyt w Zakopanem na nartach, spędzany wolny czas, bo to środowisko także było bardzo zintegrowane, tworzyło taką pewną wspólnotę. Ostatecznie oceniono, że spotkania tego środowiska nie wykraczały poza ramy religijne i towarzyskie. Ksiądz Karol Wojtyła organizował na terenie Krakowa także konferencje religijne dla różnych innych środowisk, między innymi dla lekarzy, prawników. Rozwijał tak zwane duszpasterstwo stanowo-zawodowe. Imiennie zapraszano na te spotkania osoby i zdarzało się, że takie imienne zaproszenia trafiały między innymi do rąk pracowników rad narodowych, czyli tego administracji terenowej państwowej i członków partii wraz z ankietami, zapytaniami, jakiej tematyki oczekiwaliby adresaci. W styczniu 1965 roku funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa skonkludowali, cytuję,
Działalność Wojtyły nie ma wyraźnie politycznie wrogiego charakteru, jednak ideologicznie jest bardzo szkodliwa, szczególnie na odcinku intelektualistów i inteligencji. W tym samym czasie pisano też, że Wojtyła z uwagi na swój poziom intelektualny, rozsądek, tożsamość polityczną, doświadczenie życiowe, kontakty z intelektualistami, elastyczną politykę i taktykę w stosunkach z władzami i w rządzeniu archidiecezją, uchodzi tak w kraju, jak i za granicą za jednego z najwybitniejszych polskich biskupów. Według relacji tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa, arcybiskup Eugeniusz Baziak, poprzednik Karola Wojtyły na stanowisku rządcy diecezji krakowskiej, tłumacząc niejako, dlaczego w Karolu Wojtyle upatrywał biskupa pomocniczego i promował jego jako sufragana diecezji, dlatego, że Karol Wojtyła jest wyszkolony w nowych kierunkach społecznych, zna dobrze komunizm i kwestię robotniczą, że taki biskup pomocniczy był mu potrzebny, zwłaszcza ze względu na Nową Hutę. Czyli tą część Krakowa, która już teraz Krakowa, ale gdy tworzyła się, miała być tym miastem wzorcowym, socjalistycznym, miastem bez Boga. A Wojtyła wsparł mieszkańców Nowej Huty wiosną 1960 roku, gdy toczyła się batalia o krzyż usytuowany obok miejsca, gdzie miał powstać kościół, ale władze cofnęły zgodę na jego budowę, którą wydały na fali popaździernikowej odwilży politycznej. Karol Wojtyła odprawiał pod gołym niebem pasterki oraz rezurekcję i w tym miejscu właśnie, pod tym krzyżem, i doprowadził do wybudowania owego pierwszego, a potem uzyskania zgody na kolejne kościoły w dzielnicy, która miała być tą wzorcową przestrzenią bez Boga. Wojtyła miał w swojej biografii doświadczenia robotnicze, dlatego doskonale czuł i rozumiał to środowisko. W pewien sposób można powiedzieć, że identyfikował się z nim. I w ocenie SB, cytuję, dążył do rozwinięcia szerokiej pracy duszpasterskiej we wszystkich środowiskach społecznych i zawodowych. Kolejnym takim blokiem, czy też prowadząc tą narrację według akt, które były, spraw i akt, które były prowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa, chciałabym przybliżyć teczkę ewidencji operacyjnej na biskupa, tak zwaną teczkę na biskupa. W 1963 roku pion wyznaniowy aparatu bezpieczeństwa wprowadził nowy system ewidencji dokumentacji działalności duchowieństwa katolickiego. Była to dokumentacja w postaci teczki ewidencji operacyjnej na księdza, tak popularnie zwana teczka na księdza, oraz teczki ewidencji operacyjnej na parafię, tak zwane teczki na parafię. I tym nowym systemem objęto każdego kapłana kościoła katolickiego i każdą parafię. W ramach tego nowego systemu od 1963 roku działalność metropolity krakowskiego Karola Wojtyły była obserwowana w ramach teczki ewidencji obserwacyjnej na biskupa, tak zwanej teczki na biskupa. Akta te nie zachowały się, dysponujemy natomiast kartami ewidencyjnymi związanymi z tą teczką i wprowadzonym wówczas systemem. I chciałabym Państwu tutaj pokazać, zaprezentować kilka z tych kart, aby mogli Państwo zobaczyć. Jak tutaj też karty dotyczące właśnie ewidencjonowania tej działalności, zgłaszania uwag pod kątem nieprawomyślnej z punktu widzenia władzy, działalności i zaangażowania Karola Wojtyły, jak chociażby odnotowanie jego zaangażowania w Soborze Watykańskim II, kazania, które wypowiadał, wygłaszał, chociażby w związku z uroczystością jubileuszową 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odprawił wówczas uroczyste nabożeństwo w kościele świętej Anny i w wygłoszonym przemówieniu zaakcentował związek tej uczelni z Kościołem i wyraził żal pod adresem miejscowych władz,
że w uroczystości tych pominięto Wydział Teologiczny związany od wieków z tym uniwersytetem, a przez władze komunistyczne zlikwidowany. Ale przede wszystkim chciałam Państwu pokazać te karty, właśnie związane z teczką ewidencji operacyjnej na biskupa, w których odnotowywano aktywności Karola Wojtyły, jego wyjazdy za granicę, właśnie tutaj odnotowywano wyjazdy do Rzymu, wyjazdy również w inne miejsca, udział w głosowaniach związanych z wyborami do Sejmu, w Synodzie Rzymskim, a także kwestie związane z problemami z paszportem i ten ostatni wpis podkreślający, że został wybrany papieżem. Aparat bezpieczeństwa śledził i odnotowywał aktywności Karola Wojtyły w archidiecezji na forum episkopadu poza granicami kraju. Gromadzono stenogramy jego kazań i wypowiedzi, konkludując po ich analizie, że, cytuję, liczne wystąpienia publiczne Wojtyły nie zawierają bezpośrednio wrogich treści politycznych, mają natomiast sens społeczny i niekiedy akcenty zawarte w formie aluzyjnej. Aparat bezpieczeństwa niejednokrotnie usiłował skonfliktować biskupa krakowskiego z prymasem Stefanem Wyszyńskim oraz episkopatem. Wojtyła jednak zawsze na zewnątrz wykazywał pełną jedność i nie podejmował, jak odnotowywała wielokrotnie Służba Bezpieczeństwa, żadnych posunięć, które byłyby sprzeczne z zasadami linii polityki Wyszyńskiego i episkopatu, czy też prowadziłaby do rozbijania jedności polskiego episkopatu. Przeciwnie, dbał o jedność i wykorzystywał wszelkie możliwości, szczególnie prawne, by uzyskać korzyść dla Kościoła i archidiecezji w stosunkach z władzami, które układał poprawnie. Jako metropolita krakowski kardynał zabiegał o jedność wewnętrzną środowiska duchownego, zarówno na szczeblu diecezjalnym, pomiędzy kapłanami, a także kapłanów z kurią, jak i o tym poziomie ogólnopolskim oraz hierarchicznym. Służba Bezpieczeństwa śledziła także działalność Wojtyły w związku wspomnianym już tutaj uczestnictwem w Soborze Watykańskim II. Odnotowywano w takiej odrębnej teczce jego aktywności, a także taką ciekawostkę, może jako ciekawostkę podam ostatnią adnotację w jednym z dokumentów, że z zagranicy Wojtyła przywiózł do kraju 3120 dolarów, materiał na sutannę, 3 płaszcze ortalionowe oraz 17 paczek z literaturą kościelną. Prawda, też wskazane na to intelektualne zaangażowanie i tą troskę także o ten intelektualny rozwój w diecezji. Pod koniec lipca 1967 roku w Centrali Służby Bezpieczeństwa w Warszawie, dokładnie w Departamencie IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli tym pionie, który odpowiadał za inwigilację i represjonowanie Kościoła, analizowano postawy i działalność metropolity krakowskiego w związku z otrzymaniem przez niego kapelusza kardynalskiego. Efektem tych działań był sporządzony wówczas obszerny dokument zatytułowany Informacja dotycząca kariery, cech osobistych, postaw społeczno-politycznych oraz dających się przewidzieć kierunków dalszych działań Karola Wojtyły. Pisano w tym dokumencie. W płaszczyźnie działalności krajowej przewidywać należy, że prestiż Wojtyły będzie nadal wzrastał, że postawa Wojtyły w najbliższym przynajmniej czasie nie ulegnie zmianie. Będzie nadal wykazywał dbałość o dobro Kościoła, będzie popierał działania prymasa. Oceniono, cytuję, należy jednak widzieć, że już dzisiaj stanowi on pozycję czołową po Wyszyńskim i w razie potrzeby byłby zdolny do podjęcia roli kierowniczej kierownika Kościoła. Posiada on bowiem wybijające się niektóre te same cechy co Wyszyński, szczególnie w zakresie umiejętności osobistego organizowania różnorodnych dziedzin życia i działania Kościoła, systemu sprawowania władzy, w zasadzie jednoosobowo i bardzo dużej pracowitości. Niektórymi cechami poważnie przewyższa Wyszyńskiego, szczególnie w zakresie umiejętności szerszego patrzenia na problemy, koncepcyjności, umiejętności zjednywania sympatii w różnych środowiskach i tym podobne.
Wojtyła był postrzegany przez służby bezpieczeństwa jako oddany Kościołowi, realista, spokojniejszy, większy dyplomata i lepszy taktyk, oficjalnie nie wojujący. W podsumowaniu przywołanego dokumentu, mając na uwadze te cechy, uważano, że pozornie byłby kardynałem wygodniejszym od Wyszyńskiego, szczególnie w krótkiej takiej perspektywie czasu i sprawach bieżących. Jednak biorąc wszystkie aspekty pod uwagę, na podstawie analizy jego dotychczasowej postawy i sposobu działania przewidywano, i to było takim smutnym dla aparatu władzy, taką smutną konkluzją, że potrafiłby korzystniej dla Kościoła perspektywicznie ustawić jego działalność w ustroju socjalistycznym. Dlatego uznano, że stanowi dla polityki władz większe zagrożenie niż prymas Wyszyński. I w podsumowaniu skonkludowano, jest więc trudniejszym przeciwnikiem niż Wyszyński, a swoim zachowaniem nie dostarcza argumentów do propagandowego wykorzystania. Na koniec podkreślono, powyższe nabiera znaczenia w zestawieniu z utartymi powszechnie poglądami, że sprawowanie przez Wojtyłę rządów w Kościele powodowałoby bezkonfliktowość w stosunkach między państwem a Kościołem. W perspektywie powyższej oceny nie dziwi, że 11 lat później na wiadomość o wyborze Karola Wojtyły na stolicę Piotrową w kręgach partyjnych w Polsce pocieszano się, że lepszy Wojtyła jako papież tam niż jako prymas tu. I w związku z tym rosnącym autorytetem i pozycją Wojtyły aparat bezpieczeństwa podejmował działania mające na celu dezawuowanie i dyskredytowanie krakowskiego metropolity. I dla przykładu informacji sporządzonej przez funkcjonariuszy Wydziału IV w Krakowie, czyli to był pion Służby Bezpieczeństwa poziomu wojewódzkiego odpowiedzialny za inwigilację Kościoła, dowiadujemy się, że w 1976 roku w ramach szerokich działań operacyjnych prowadzonych podejmowano także działania typu D, czyli takie działania specjalne, dezinformacyjne, dezintegracyjne. I w ramach tych działań realizowano przedsięwzięcia ukierunkowane na, cytuję, odmitologizowanie postaci kardynała Stefana Sapiehy i ośmieszenie w oczach duchowieństwa inicjatora tego pomnika kardynała Karola Wojtyły, 1976 rok. Dalej, osłabienie autorytetu Karola Wojtyły i pogłębienie rozdźwięku między nim a kardynałem Wyszyńskim na tle obrad Kongresu Teologów, który w tym czasie miał miejsce w Krakowie, a także pogłębienie antagonizmów pomiędzy naukowcami krakowskiego papieskiego Wydziału Teologicznego i lubelskiego katolickiego uniwersytetu, a także starą i młodą generacją. Informacja o tych działaniach została też zawarta w sprawozdaniu wysłanym pod koniec grudnia tegoż roku 1976 do Centrali Służby Bezpieczeństwa w Warszawie. I na ten dokument zwrócił uwagę pan Rafał Dyrcz, naczelnik Oddziałowego Archiwum Narodowego Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, po fali tegorocznych ataków na osobę właśnie Karola Wojtyły Jana Pawła II. Ten pierwszy zacytowany przeze mnie dokument jest publikowany, można w całości się z nim zapoznać, w zbiorze dokumentów wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach serii Niezłomni, w tomie poświęconym właśnie osobie Karola Wojtyły. Ale wracam do tego dokumentu, który, jak wspomniałam, na który zwrócił uwagę pan naczelnik Rafał Dyrcz. W dokumencie czytamy niemal to samo, co w tym wcześniej przywołanym. Realizując przyjęte na 1976 rok kierunki Wydział IV, realizował szerokie działania dezintegracyjne. Wyniki tych działań wyrażają się między innymi w odmitologizowaniu postaci kardynała Adama Stefana Sapiehy, a przez to osłabieniu autorytetu kardynała Karola Wojtyły w skali kraju. Dalej w dokumencie podkreślano fakt, że działaniami dezintegracyjnymi objęte zostały wszystkie środowiska będące w zainteresowaniu Wydziału IV. Ponadto, że te działania miały charakter ofensywny, że przeprowadzano gry operacyjne z wykorzystaniem zaistniałych sytuacji, a także kształtowano dogodne sytuacje poprzez kombinacje operacyjne. Nie umiem Państwu powiedzieć dokładnie, na czym w tym konkretnym okresie czasu te działania polegały, to wymaga dalszych badań, ale już w latach 60. na przykład Służba Bezpieczeństwa interesowała się kontaktami
Karola Wojtyły z panią Wandą Połtawską, która pomagała także w tych aspektach związanych z obroną życia, seksualności i była takim dużym wsparciem fachowym dla kardynała Karola Wojtyły i doszukiwano się, czy też sprawdzano, czy nie ma tutaj jakiejś dwuznaczności w tych relacjach, po to właśnie, aby wykorzystać to dla działań takich ośmieszających czy dezawuujących osobę Karola Wojtyły. Podobne informacje zbierano na temat relacji z panią Kinaszewską związaną z Tygodnikiem Powszechnym, a później w okresie, kiedy przyjechał do Polski Jan Paweł II swoją drugą wizytą, to planowano taką akcję także upublicznienia rzekomych pamiętników tejże pani. Ta akcja spłynęła na Panewce, ale takie działania także były prowadzone. Ale wracając do tych właśnie odmitologizowania osoby kardynała Sapiehy i dezawuowania autorytetu Karola Wojtyły. To niemal pół wieku właśnie po tych wytworzonych i przywołanych tutaj wyżej dokumentach świadczących o działaniach SB wymierzonych w autorytet krakowskich hierarchów, w Polsce miała miejsce podobna próba odmitologizowania postaci kardynała Stefana Sapiehy i zdezawuowania osoby Karola Wojtyły. Oskarżenia formułowane pod adresem kardynała Wojtyły dotyczyły niewłaściwej reakcji, a nawet braku reakcji i tuszowania nadużyć oraz przestępstw seksualnych popełnionych przez podległych mu kapłanów. Zarzuty te zostały sformułowane na podstawie nadinterpretacji wybiórczego potraktowania materiałów wytworzonych przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, które powstały w ramach działań operacyjnych, jak i oficjalnych dochodzeń śledczych w tych konkretnych sprawach związanych z nadużyciem właśnie ze strony i przestępstwami seksualnymi na tle seksualnym popełnionymi przez kapłanów. Jednak należy podkreślić, że sami funkcjonariusze nie formułują w tych aktach jakichkolwiek zarzutów pod adresem kardynała Wojtyły o jakiekolwiek niewłaściwe działanie, niewłaściwą reakcję, a przebieg wydarzeń przedstawiony w tych przedmiotowych aktach wskazuje, że Karol Wojtyła podejmował stosowne działania natychmiast po wzięciu wiedzy na temat tego typu przestępstw czy niemoralnego zachowania podległych mu kapłanów. Jednocześnie należy też podkreślić, że kardynał Wojtyła jednoznacznie potępiał zły czyn, co znajduje również odzwierciedlenie w upublicznionych dokumentach, ale nie potępiał człowieka. I to jest chyba problem w nadinterpretowaniu tych akt. To podejście może być i zostało uznane przez niektórych za zarzut wobec Karola Wojtyły, ale trudno nie wskazać tu na wymiar duchowy i ojcowski i taką troskę kardynała Wojtyły o zbawienie duszy powierzonych mu kapłanów, także tych kapłanów, którzy dopuścili się przestępstw czy też upadli. I ta troska właśnie, to jeszcze raz podkreślam, potępienie bezwzględne zła, a troska o zbawienie duszy tego kapłana także jest źle interpretowana i nadinterpretowana i niewłaściwie odbierana. Podczas ostatniej pielgrzymki do Polski 17 sierpnia 2002 roku na koniec uroczystości poświęcenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Jan Paweł II odwołał się do osobistych wspomnień z tego miejsca i powiedział, cytuję, przychodziłem tutaj zwłaszcza w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Solwaju. Do dzisiaj pamiętam tę drogę, która prowadziła z Borku Wałęckiego na Dębniki, którą odbywałem codziennie, przychodząc na różne zmiany w pracy, przychodząc w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można było sobie wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował Bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach? To retoryczne pytanie dopełniają słowa Jana Pawła II z autobiografii. Każde powołanie kapłańskie w swojej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Z rodakami pożegnał się 2 dni później na lotnisku w Krakowie Balicach i tuż przed odlotem do Rzymu powiedział: ojczyzno moja kochana Polsko, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna. Tymi słowami z dzienniczka siostry Faustyny pragnę was pożegnać, drodzy bracia i siostry moi rodacy. I nawiązując do tych słów z pożegnania Jana Pawła II, umiejmy być wdzięczni za wielki dar życia, posługi biskupiej w Polsce oraz
za ten pontyfikat oraz pontyfikatu Karola Wojtyły Jana Pawła II, za jego duchowe dziedzictwo, wkład w odzyskanie przez Polskę i naród wolności. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę słowa i dzieł niematerialnych, w tym tych takich słów skierowanych bezpośrednio do rodaków, także krytycznych, jak słowa wypowiedziane w 1991 roku z apelem o dojrzałą wolność, bo jak mówił, tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszelkie dziedziny życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i zdeprawia. Dziękuję bardzo za uwagę.